Afera taśmowa, powiedzmy, no w kulminacyjnym punkcie, bo dzisiaj już chyba taśmy, te, które no, już tutaj znana redakcja posiadała, zostały, że tak powiem, przejęte przez ABW, więc nie będzie już czego dalej, przynajmniej na chwilę obecną, rozpowszechniać. Ale pojawia się taka retoryka w ostatnim czasie i to mnie zaczyna powoli ciekawić. W pierwszym momencie były różne tutaj głosy, różne kierunki, że tak powiem, zwalenia, tak nieładnie mówiąc, na kogoś tego, co się stało, generalnie na tych, którzy nagrywali. I teraz takie konkretne pytanie, bo pojawia się taka retoryka, że coraz częściej wśród różnych tutaj osób wypowiadających się w tej sprawie ze strony Platformy Obywatelskiej, że się niedługo okaże, kto te taśmy nagrywał. I nie wiem, czy oni w jakiś sposób chcą sugerować, że to może konkurencja polityczna? Znaczy, wydarzenia ostatnich dni, a mam na myśli to zarówno nagrania z taśm podsłuchanych, jak i pamiętny wtorek, kiedy Donald Tusk i jego większość parlamentarna Platforma Obywatelska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Sejmu tylko po to, żeby ściąć głowę człowiekowi, który wykrył przestępstwo, udokumentował je i przedstawił wymiarowi sprawiedliwości, to Platforma Obywatelska, Donald Tusk chcieli takich ludzi ukarać. Teraz okazało się, że Donald Tusk w sytuacji, kiedy został złapany za rękę, jakie brudne i mętne państwo stworzył, w jaki nieprawny i niekonstytucyjny sposób podejmował decyzje, wysłał służby specjalne na dziennikarzy, którzy spełniali misję kontroli społecznej i ujawnili, jakimi brudnymi metodami władza w Polsce się zajmuje. No, według mnie to Donald Tusk i Platforma Obywatelska jest zakładnikiem sitwy, którą stworzył i którą zarządza. Stworzył państwo dwuwarstwowe. Z jednej strony jest ściema dla narodu, że jest to Zielona Wyspa, że rozwija się dobrze, że wszystkie problemy są rozwiązane, a z drugiej strony to, co pokazuje taśma i to, co pokazują wiele innych symptomów, że jest to państwo źle zarządzane, bezprawnie zarządzane, że stoi na skraju przepaści, bankructwa i że wymyślają triki finansowe, jak dodrukować pieniądze, żeby uratować się, ale nie przed katastrofą finansową, nie dla dobra mieszkańców Polski, tylko jak uratować się przed utratą stołków politycznych, niszcząc przy okazji konkurentów z PiS-u. Więc myślę, że żaden zdroworozsądkowy, myślący obywatel Polski nie ma już żadnych złudzeń co do sposobu zarządzania kłamstwem i sposobem brudnych metod przez Donalda Tuska, Platformę Obywatelską. Myślę, że to jest już początek końca. A wysłanie ABW, służb specjalnych, na dziennikarzy tylko za to, że spełniają kontrolę społeczną, to jest włączenie guzika autodestrukcji. Myślę, że to jest początek końca i całe społeczeństwo, wszyscy rozsądni oczekiwali, że Donald Tusk, jeżeli byłby nieumaczany w te sprawy, wyciągnąłby konsekwencje, zdymisjonowałby aktorów tych nagrań bulwersujących. Natomiast skoro on ich kryje, to znaczy, że postanowił bronić za wszelką cenę tego typu działania. Już kilka było takich wstrząsów, zawsze Platforma wychodziła dosyć obronną ręką. Nie boicie się, że i tym razem społeczeństwo jakoś nie zainteresuje się tym, generalnie rzecz biorąc, że ten przekaz nie dotrze do wielu ludzi, bo tutaj trzeba zwrócić na jedną taką rzecz uwagę, że poprzednia komisja hazardowa, która została stworzona, no okazuje się, że jej osoba, która została zweryfikowana przez wyborców nawet, w tej chwili jest doradcą Ministerstwa bodaj chyba Finansów, jeżeli dobrze niedawno słyszałem. Czyli niejako w pewnym sensie też same osoby ciągle się w tym gronie kręcą, mają zapewniony byt. Rzeczywiście rządy Platformy Obywatelskiej cechowały się tym, że już było szereg afer, mniejszych lub większych, ale wszystkie do tej pory Donald Tusk rozgrywał w ten sposób, że jak jaszczurka uciekał, odcinając sobie ogon, znajdując kozła ofiarnego i przynajmniej na początku karał ich poprzez wyrzucenie z funkcji. No tak było właśnie z panem Chlebowskim, Drzewieckim, Schetyną, Nowakiem, Sławomirem, a teraz po raz pierwszy widać, że jest tak mocno uwikłany, że jest takim zakładnikiem tej sytuacji, którą stworzył, że nawet nie mógł ukarać bohaterów w sensie ministra Sienkiewicza czy ministra Belki. Znaczy, jak rozumiem, że jest w jakiś sposób zależny od nich? W sensie... Czy tak to mam rozumieć, że po prostu boi się go zdemisjonować?
doskonale wie, że to na jego polecenie doszło do tego spotkania, że to chodziło o ratowanie jego stołka, premiera i rządu, utrzymanie rządu przy najbliższych wyborach parlamentarnych, dlatego że sypią się finanse publiczne. Oni tylko w interesie zachowania stołka premiera rozmawiali, jak dodrukować pieniędzy, żeby naród jeszcze oszukać na czas wyborów, że jest lepiej niż jest. Chociaż wszyscy potem zapłacilibyśmy zwielokrotnioną cenę w postaci podatku inflacyjnego, to znaczy, że nasza złotówka by znacznie mniej znaczyła dzień po wyborach niż przed wyborami. O to chodziło, czyli okraść społeczeństwo iluzją na chwilę tylko po to, żeby zachować dalej rządy i żeby dobrą minę do złej gry robić. Wystąpienie poniedziałkowe premiera to był stek kłamstw i pokazanie cynizmu tego człowieka, a także układu, który stworzył i sposobu, jak się rządzi. Mówię, dwuwarstwowa Polska. Jedna ściema dla obywateli, że jest dobrze i zielono. Druga warstwa, to co przy stoliku, że mają świadomość, że jest katastrofa finansów i wymyślają tylko triki, nie jak uratować przed katastrofą, tylko jak uratować się przed utratą władzy. Nie boicie się, że te studio nagrań, które tak już tutaj, w sumie ono krąży już ponad roku, nie dotyczy również was? No, do tej pory nic nie wypłynęło. Były jakieś tutaj podchody odnośnie rzecznika prasowego pana Hoffmana w ramach jednego ze zjazdów PiS-u, takie trochę zupełnie niezwiązane akurat z tą sprawą. Może te osoby faktycznie istnieją i nagrywają różnych polityków, różnych opcji politycznych i mają haki prawie na każdego. Z pewnością proceder nagrywania jest dość powszechny, bo urządzenia są dość powszechne, ale tak jak pan redaktor zauważył... Trzeba jeszcze znać miejsce, bo samo nagranie nie jest problemem, ale trzeba jeszcze znać miejsce i dojść do tego miejsca. Tak, ale podejrzewam, że większość polityków jest pod obserwacją różnych osób, nie tylko dziennikarzy w ten sposób, tylko jestem przekonany, że akurat politycy Prawa i Sprawiedliwości to samo głoszą nieoficjalnie, co oficjalnie i dlatego nie ma do tej pory tak naprawdę nagrań, które by kompromitowały albo czyniły jakieś nieprawne rzeczy w stosunku do obowiązującego prawa. Natomiast oczywiście zawsze może coś wydawać się śmieszne lub niekorzystne, jeżeli nagrywa się kogoś w sytuacji prywatnej, domowej czy w czasie wolnym. Od pracy, wtedy nawet najzwyklejsze czynności, że tak powiem, życiowe można obśmiać w mediach, ale to nie wpływa na bezpieczeństwo państwa. Natomiast tu mamy do czynienia nie tylko z nieprzyzwoitym zachowaniem czy niekulturalnym, tu mamy do czynienia z handlem pewnymi procedurami państwa polskiego, finansami państwa polskiego na rzecz interesu pewnej partii politycznej. To jest niekonstytucyjne. Takich rzeczy zabrania zarówno ustawa, jak i konstytucja. I to jest największe niebezpieczeństwo. To jest majstersztyk kłamstwa Donalda Tuska, który uznał, że łamanie konstytucji nie jest ważne. Trochę szkoda, że wulgarnie się odzywali, ale najgorsze jest to, kto śmiał podsłuchać członków rządu Donalda Tuska. No proszę państwa, to jest akurat drugorzędna sprawa. Najważniejsze jest to, że oni się spotkali, żeby złamać prawo. Pan jest wieloletnim politykiem, już doświadczonym. Osoby, które tam występowały, też. Nawet jeden z nich zajmował się podobno kwestiami bezpieczeństwa i to zawodowo, wywiadem gospodarczym. Mogłoby się wydawać, że to osoba doświadczona, osoba poważana w środowiskach biznesowych. No jak można być tak naiwnym, żeby w taki sposób dać się podejść, będąc osobą, która właściwie ma przeciwdziałać, która zarządza wszystkimi służbami. To się aż kuriozalne wydaje, aż niemożliwe. No to jest właśnie kompromitujące dla tych osób, szczególnie dla ministra Sienkiewicza, który szefuje MSWiA, czyli policją i służbami w Polsce, że dał się tak zrobić, ale to jest jego prywatny dramat. Natomiast najgorsze jest to, że to pokazuje obraz rozpadu państwa polskiego. Państwo polskie nie funkcjonuje skutecznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. No i tu się kłania również sprawa smoleńska. Skoro nie można było najwyższym dygnitarzom państwa polskiego zapewnić bezpieczeństwa, nic dziwnego, że pomniejszym ministrom również nie. Tylko mówię, to jest wciąż drugorzędna sprawa. Natomiast tych ministrów zgubiła bezczelność i poczucie bezwzględnego braku odpowiedzialności. Oni się czuli... Mimo tylu afer wcześniej? Mimo tylu afer oni się czuli dalej bezkarni, właśnie dlatego, że wszystkie do tej pory afery zostały zamiecione pod dywan. I dlatego uważali, że tak dalej można robić. Ale mam nadzieję, że teraz społeczeństwo nie pozwoli na to, żeby kolejna afera jeszcze... Społeczeństwo okłamane przez premiera w ocenie tego wydarzenia, że pozwoli na to, żeby tak dalej funkcjonowało. Państwo polskie może być bezpieczne tylko w sytuacji, kiedy ta władza odejdzie.
Spytam tutaj już tak wprost, czy środowiska Prawa i Sprawiedliwości nastawione w pewien sposób do tych służb, do działania pewnych urzędów państwowych negatywnie, jakoś bardziej uważają i bardziej się tutaj pilnują? Dzięki temu nikt ich, że tak powiem, nie hakuje. Nie, po prostu ludzie Prawa i Sprawiedliwości są bardziej uczciwi. Nie mówią czego innego narodowi na konferencjach, a co innego robią albo mówią między sobą. I to jest nasz sukces na to, że jesteśmy po prostu czyści. Dlatego ta władza tak nas nienawidzi, ponieważ oni kłamią narodowi, a robią interesy pod stołem. To jest coś, co nie pozwala... Szczerość to podstawa, tak? W ten sposób rozumiem to przesłanie. Szczerość na zapleczu i szczerość bezpośrednio w konfrontacji z mediami, z wyborcami. Tylko to daje politykowi siłę i tylko to daje politykowi wiarygodność i tylko to się liczy dla wyborcy. Ponieważ wyborca chce wiedzieć, że oddany głos jest za tym, co głosi polityk. Jeżeli się okazuje, że głosujemy na Platformę Obywatelską, to znaczy, że w państwie zostanie zrobione cokolwiek innego, ale nie to, co Donald Tusk ogłosił, ponieważ jak się okazuje po expose, nic z expose nie wykonał, poza podniesieniem bezrobocia, poza zwiększeniem podatków, poza zwiększeniem braku bezpieczeństwa naszego państwa. Konstruktywne wotum nieufności już prawdopodobnie według tutaj procedur będzie w najbliższym czasie, jeżeli no, zakładając, że tak, bo to jest to chyba 160 posłów potrzeba podpisu czy coś koło tego. Czy są już jakieś konkrety w tej sprawie? Bo jest pan tutaj w zarządzie, więc... Tak. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość już sformułowało wniosek i zgłosiło. Po drugie, rozpoczęło rozmowy ze wszystkimi partiami pozarządowymi o poparcie tego wniosku i się okazuje, że już jest pierwszy pozytywny oddźwięk. Otóż SLD zapowiedziało, że wszystko wskazuje na to, że poprą ten wniosek o powołanie rządu technicznego, żeby tylko i wyłącznie odwołać ludzi, którzy rządzą nieprawnie. Pewnie języczkiem uwagi będzie PSL, który na razie kurczowo trzyma się rządu, ale według mnie... Na pewno będą posłowie, którzy się wyłamią, to już wiemy dzisiaj i możemy być pewni. Jest szansa na to, że się posłowie wyłamią, że poczucie odpowiedzialności za państwo będzie większe niż poczucie odpowiedzialności za koalicję, która chyli się ku upadkowi i może ten wniosek przejdzie dla dobra kraju, bo tu nie chodzi o to, żeby ta czy inna partia teraz zamieniła funkcję premiera. Chodzi o to, żeby odsunąć ludzi, którzy skompromitowali się, prowadząc aferalny sposób rządzenia. No i teraz to takie jeszcze konkretniejsze pytanie, kuluarowe, bo spora część Platformy Obywatelskiej w dzisiejszym składzie w Sejmie to również wasi byli posłowie, wasi byli działacze, czy no, na przykład Mężydło chociażby. To już jest co prawda historia, ale jest wiele takich osób, które czasami, no, chociażby w ostatnim głosowaniu, kierowały się własnym samopoczuciem. Tu chodzi, no, niedawno było głosowanie odnośnie uchylenia immunitetu. Czy takie osoby się wyłamią również, nie tylko ze struktur PSL-u, ale liczycie również na tą platformę? Ma pan jakieś w tej sprawie tutaj głosy płynące z tych kuluarów? No, rzeczywiście są takie osoby, które w pewnym momencie życia postanowiły koniunkturalnie przejść do Platformy Obywatelskiej. To na szczęście nie było... Można by momentami powiedzieć, że Platforma Obywatelska co najmniej w 1/3 chyba składa się z byłych lub niedoszłych działaczy PiS-u. No ja bym mógł tu wymienić co najmniej 30 posłów. No być może, ale to i tak jest tylko ułamek tej formacji. Natomiast ja jestem przekonany, że w Platformie Obywatelskiej jest sporo osób uczciwych, ale tylko z daleko idącej naiwności są w Platformie Obywatelskiej, nie widząc do tej pory ich bardzo szkodliwej formuły funkcjonowania dla państwa polskiego. I w sytuacjach takich, jak przedstawił Mariusz Kamiński na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu, gdzie zdiagnozował ściganie przestępstwa, które udokumentował i przekazał wymiarowi sprawiedliwości, Donald Tusk kazał tym posłom głosować, żeby zniszczyć tego człowieka. I oni w poczuciu swojej uczciwości wewnętrznej nie mogli tego zrobić. Była to niestety tylko garstka ludzi, ale już pomogła obronić tego człowieka. Więc taka sama grupa osób, gdyby miała poczucie uczciwości również w głosowaniu nad losem naszego państwa, no to ten wniosek Prawa i Sprawiedliwości o konstruktywnym wotum nieufności by przeszedł. Więc rzeczywiście jest taka nadzieja. Liczmy na... To z dużym haczykiem. Liczmy na chociaż parę osób uczciwych w Platformie Obywatelskiej, a Polska będzie w dobrych rękach. Natomiast przeraża mnie to, że zdecydowana większość parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej to partyjniacy, którzy mogą usłyszeć wszystko, zobaczyć wszystko, a i tak będą popierać interes partyjny, a nie interes sprawiedliwości, nie interes państwa polskiego.